Szanowni Państwo, jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców ziemi jeleniogórsko-legnickiej do spotkania i kontaktu. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzin mojego biura poselskiego, które mieści się w Bolesławcu przy ulicy 1 Maja oraz w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. Szymon Pogoda, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Zatrudnił kierowcę z kategorią B plus E, bus z przyczepą, wynagrodzenie od 4 do 6 tysięcy złotych. Więcej informacji pod numerem 605 258 922 i 607 877 203 lub w siedzibie firmy Lumex, ulica Dolna Młyny 77. Trzynasty lipca, środa, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Przy ulicy Zgorzeleckiej już od roku trwa remont Pałacu Piklera, w którym swoją siedzibę znajdzie Muzeum Ceramiki. Bolesławianie obserwują postępy prac przy tej inwestycji tylko z zewnątrz i wydawać by się mogło, że niewiele się tam zmienia. Ale to, co najważniejsze, dokonało się już wewnątrz pałacowego budynku. Dawny pałac hrabiego Eduarda von Pikler przy ulicy Zgorzeleckiej w Bolesławcu od roku poddawany jest zabiegom rewitalizacyjnym, które mają go przystosować do nowej funkcji. Będzie w nim się mieścić Bolesławieckie Muzeum Ceramiki. Bolesławianie obserwują postępy prac przy tym remoncie tylko z zewnątrz. Renowacja elewacji będzie jednym z ostatnich działań na tym obiekcie. Ale to, co najważniejsze, dokonało się już wewnątrz pałacowego budynku. Mija 12 miesiąc przywrócenia dawnej świetności dla dawnego Pałacu Piklera w Bolesławcu. W chwili obecnej jesteśmy już w zaawansowaniu robót, praktycznie 70% tego, co założone było na początku. Zostały wykonane już prawie wszystkie roboty konstrukcyjne, roboty instalacyjne, nowa klatka schodowa, uszczelniony został dach i rozpoczyna się właśnie układanie pokrycia dachowego. Również zostało przygotowane już całe otoczenie pałacu pod zagospodarowanie terenu, czyli pod wykonanie nowych dróg i parkingów. Cała koncepcja zagospodarowania pomieszczeń Pałacu Piklera jest realizowana zgodnie z zamierzeniami. Jednym z najważniejszych dla przyszłego Muzeum Ceramiki miejsc będą dwie sale wystawienicze na dwóch poziomach, które połączone będą schodami. Tu, gdzie się znajdujemy w tym pomieszczeniu, będzie prezentowana ceramika bolesławiecka produkowana współcześnie. Przede wszystkim pod kątem otrzymanych nagród, bo tak wiele zakładów otrzymuje nagrody, może nie zawsze to w przestrzeni naszej bolesławieckiej dobrze wybrzmiewa, jest tak znane. Przede wszystkim z ich osiągnięć również na targach, na różnego rodzaju prezentacjach międzynarodowych, ale ma też być w założeniu prezentacją tego, jakie kierunki, jakie nurty są teraz na topie, czym są zainteresowani klienci, co cieszy się zainteresowaniem i co jest, się po prostu dobrze sprzedaje. To jest jak gdyby tutaj jedna część, natomiast połączone to będzie z przestrzenią, z salą wystaw czasowych, gdzie będziemy pokazywać wystawy zmienne, które zapraszamy z różnych innych ośrodków, bądź sami organizujemy. Ogrom pracy, która już została wykonana na tym obiekcie, potrafią ocenić tylko fachowcy.
Dla laika są to tylko gołe ściany i surowe posadzki. Ale i dla laika mocno przemawiającym do świadomości może być to, co związane było z początkowymi fazami prowadzenia remontu. Jednym z takich poważniejszych problemów, przed którymi stanął inwestor oraz wykonawca, było to, że po odkryciu części środkowej budynku okazało się, że w ogóle nie ma ona fundamentów. Budynek dwuskrzydłowy połączony w środku łącznikiem, łącznik bez fundamentów, który trzymał się tylko na skrzydłach budynku. I tutaj po zastanowieniu się, po przejrzeniu wielu technologii zdecydowaliśmy się, że musimy jednak te fundamenty wykonać z uwagi na to, że budynek będzie dociążony. Tytuł projektu, w ramach którego prowadzony jest remont Pałacu Piklera, a mianowicie Poróż Grunt Bolesławiec na Europejskim Szlaku Ceramicznym, wskazuje na to, że wszystkie te działania dzieją się na płaszczyźnie przystępowania Bolesławca i norweskiego miasta Poróż Grunt do Europejskiego Szlaku Ceramiki. Program Szlaków Kulturowych Rady Europy uruchomiony został w roku 1987 na mocy deklaracji Santiago de Compostela. Pierwszym ze szlaków, który powstał, był szlak Świętego Jakuba, znany wszystkim. Potem w kolejnych latach powołano do życia wiele z tych szlaków kulturowych. W 2012 roku zarejestrowany został oficjalnie szlak kulturowy pod tytułem Europejski Szlak Ceramiki. Bolesławiec przystąpił do Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki z siedzibą w Faenzie w ubiegłym roku i jest jego koordynatorem, odpowiadającym przed Radą Europy za funkcjonowanie szlaku w sensie prawnym i merytorycznym. Remont budynku przebiega zgodnie z planami i do wykonania zostały już praktycznie prace wykończeniowe. Przed nami w tej chwili już tylko wykańczanie prac instalacyjnych, sanitarnych, roboty tynkarskie, nowe posadzki w pałacyku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, czyli to, co praktycznie już się robi na finiszu remontu obiektu. Pomimo całej sytuacji gospodarczej, która się dzieje w tej chwili na świecie, prace remontowe w pałacyku idą zgodnie z harmonogramem. Prace rozpoczęły się w maju ubiegłego roku i planujemy je zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku. Muzeum prowadzi też obecnie na bieżąco swoją działalność merytoryczną w dwóch swoich siedzibach i jak zwykle uczestniczy w organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. W tym roku będzie zaś współorganizatorem wystawy ceramiki z bolesławskich firm ceramicznych na prestiżowym w skali światowej wydarzeniu we włoskiej Faenzie, czyli Międzynarodowym Festiwalu i Targach Ceramiki Argilla. Teraz blok wiadomości w skrótowej formie, a wśród nich m.in. o zatrzymaniu złodziei, którzy okradli jedną z budów w mieście. Jednego z nich najpierw ujęli sami mieszkańcy i przekazali w ręce funkcjonariuszy. Bolesławscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu legnickiego w wieku 26 i 29 lat, którzy włamali się na budowę i ukradli z niej elektronarzędzia. 26-latka zatrzymali najpierw mieszkańcy i zawiadomili policję. Drugiego złodzieja funkcjonariusze zatrzymali niebawem. Każdemu z włamywaczy grozić będą kary więzienia do 10 lat. Bezpłatna dla pasażerów komunikacja miejska w Bolesławcu nie oznacza tego, że jej obsługa nic nie kosztuje. To dla budżetu miasta duży wydatek. A te wydatki jeszcze bardziej rosną, gdy miejskie służby muszą naprawiać to, co niszczą wandale. Tak będzie z przystankiem miejskiej komunikacji przy ulicy Łasickiej, który został zdewastowany. Niestety to wszyscy mieszkańcy poniosą teraz koszty jego naprawy. Ale wandale tego nie odczują. Zabetonowany teren po byłym skateparku w pobliżu wiadukt Plazy jest zaplanowany pod ewentualną inwestycję gastronomiczną, która służyłaby m.in. tym, którzy korzystają z jej atrakcji. Póki co jednak miasto urządziło tam tymczasowy parking dla samochodów. W miejskich planach było też ustawienie w tym miejscu tymczasowej toalety, z której mogliby korzystać goście wiadukt Plazy. Program wsparcia edukacji to nowa inicjatywa ministra edukacji i nauki skierowana do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, które prowadzą swoją działalność w obszarze oświaty i wychowania.
Wśród projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie, mogą się znaleźć takie, które dotyczą m.in. tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, organizowania zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wystaw i konferencji. Policjanci apelują do właścicieli zwierząt o zapewnienie im należytej opieki w trakcie wakacji. Kiedy właściciel psa bądź kota chce wyjechać na urlop, to często zwierzęta są przeszkodą i to właśnie w okresie letnim najczęściej są porzucane lub krzywdzone. Bolseccy policjanci przypominają, że porzucenie zwierzęcia przez właściciela jest prawnie uznane za znęcanie się nad zwierzęciem. Lata temu zakończyła się zwycięska bitwa pod Jazłowcem, którą 14 Pułk Ułanów, nazwany potem Jazłowieckimi, stoczył z wojskami Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej w trwającej wówczas wojnie polsko-ukraińskiej. Przypominamy Państwu nasz materiał, który powstał w setną rocznicę tego zwycięstwa. A w niedzielę rankiem, kiedy słońce wschodzi, a w niedzielę rankiem, kiedy słońce wschodzi, to ten młody ułan po koszarach chodzi, to ten młody ułan po koszarach chodzi. Po koszarach chodzi, listy w ręku nosi. Po koszarach chodzi, listy w ręku nosi. Pana porucznika o przepustkę prosi. Pana porucznika o przepustkę prosi. Takie ułańskie pieśni rozbrzmiewały może i w tym miejscu przed 100 laty, gdy doszło do bitwy 14 Pułku Ułanów z 10-krotnie liczniejszym oddziałem żołnierzy ukraińskich. Wygrana ochroniła klasztor zakonu Niepokalanek, a spektakularne zwycięstwo dało początek nazwy Ułanów Jazłowieckich, którzy za patronkę obrali sobie cudowną figurę Matki Boskiej Jazłowieckiej z klasztornej kaplicy. Członkowie Wrocławskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich po raz pierwszy pojawili się w Jazłowcu. Przywiodły ich tutaj przypadające na lipiec obchody 80. rocznicy koronacji figury panienki Jazłowieckiej oraz setnej rocznicy bitwy. Na horyzoncie widzimy akurat stary zamek, obok którego jest klasztor po prawej stronie, a nad klasztorzem widzimy błonia, które się zachowały w takim samym układzie pól i lasów, jak było w roku 1919, w którym odbyła się największa tu w tej okolicy bitwa, trwająca 3 dni między wojskami polskimi. Akurat na tych błoniach głównie to był 14 Pułk Ułanów, który atakował 2 brygady wojsk ukraińskich, nacierających ze strony lewej, jeżeli można kamerą pokazać. Wygraną Ułanów w tej bardzo nierównej bitwie przypisuje się Fortelowi dowódcy, który podzielił oddział na mniejsze, nękające w nocy wroga z różnych stron i udające większą liczbę wojska, ale też cudownej pomocy panienki Jazłowieckiej. Pamięć o tych wydarzeniach kultywują członkowie stowarzyszenia, wśród których jest też wnuk uczestnika tamtych walk. 100 lat temu tutaj mój dziadek Stefan Babula walczył w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i tutaj w potyczce z wrogiem został obok klasztoru lekko ranny. Stąd przyjechałem właśnie na tę okoliczność stulecia, by właśnie podziękować, pokłonić się pani Jazłowieckiej za to, że dziadek przeżył wtedy, i uczcić pamięć historyczną tamtego wydarzenia. Stowarzyszenie jest konną grupą i zwykle w konnym ordynku uczestniczy w rocznicowych wydarzeniach. Niestety do Jazłowca nie można było dojechać konno czy z końmi, ale Zbigniew Sosnowski rozwiązał ten dylemat w oryginalny sposób. Przypomnij właśnie o tej swojej podróży tutaj do Jazłowca, bo dowiedzieliśmy się od sióstr, że dotarł pan rowerem, ale nie wyobrażaliśmy sobie, jak długa to była podróż. No, podróż trwała 10 dni. Ja mniej więcej 100 km dziennie robię. No oczywiście jadę sobie bardzo spokojnie, powoli, te 100 km to robię dosłownie na luzie. No chociaż tutaj trochę teren jest górzysty, także trochę trudu było. A oczywiście wszystkie miasta, które po drodze mam,
wjeżdżam do centrum, oglądam, rozmawiam z ludźmi. Bardzo często ludzie siedzą przed domach na wsiach, starsi. To lubię podjechać, porozmawiać o miejscowości, o historii. Ta podróż z Wałbrzycha do Jazłowca, poza wymiarem turystycznym i rocznicowym, miała też związek z autentyczną historią tego miejsca i ułanów jazłowieckich. Jeden z ułanów, jak zobaczył tą straszną bitwę, to powiedział, że jak on przeżyje tą bitwę, to będzie przyjeżdżał tu co roku dziękować Matki Bossy za to, że przeżył. No i przyjeżdżał i taką tradycję my mamy do dzisiaj jako stowarzyszenie, że zawsze na święto Matki Boskiej jedziemy z Książa do Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu na Sobięcinie. Tym razem udało się przybyć do samego Jazłowca, choć oryginał figury panienki jazłowieckiej stoi od 1946 roku w podwarszawskim Szymanowie. Członkowie stowarzyszenia dołączyli też jednego dnia do grupy bolesławieckich wolontariuszy porządkujących jazłowiecki przedwojenny cmentarz. No i przyjechaliśmy przy okazji pomagać przy uporządkowaniu cmentarza i jak gdyby przypomnieniu nazwisk na nagrobkach, o których trzeba jednak pamiętać, pomimo że już tych mieszkańców, powiedzmy sobie, polskich jest mało w ogóle. Pojawienie się w jazłowieckim klasztorze Niepokalanek rekonstruktorów 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, a w tym potomka jednego z walczących w bitwie, było niezwykłym przeżyciem dla wszystkich obecnych w tym miejscu. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na czwartek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 17 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie jedynie o 2 stopnie. Wilgotność powietrza na poziomie 85%. Zachmurzenie będzie umiarkowane. W godzinach okołopołudniowych przewidywane są opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Zatrudnił kierowcę z kategorią B plus E, bus z przyczepą, wynagrodzenie od 4 do 6 tysięcy złotych. Więcej informacji pod numerem 605 258 922 i 607 877 203 lub w siedzibie firmy Lumex, ulica Dolna Młyny 77.